Nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał ten protokół Rio, który został zamieszczony. Praktycznie te wszystkie przewidywania i ostrzeżenia, które Regionalna Izba Obrachunkowa tam umieściła, one już wszystkie się zrealizowały. Jak się popatrzy teraz na aktualną sytuację, to właśnie jest wszystkim tym, co Rio pisze, że przy takiej sytuacji, takim rozwoju wydarzeń, jakie mieliśmy w 2012-2013, w 2014 roku szpital utraci zdolność do dalszego funkcjonowania, no i wtedy zgodnie z prawem będzie musiał zostać skomercjalizowany, przekształcony w spółkę. To jest właśnie to, co ja nie będę się tu zdawał w szczegóły, bo uważam, że Grudziądzki Szpital, ja już tu na różnych spotkaniach parę razy sygnalizowałem, niezadłużenie jest największym problemem tego szpitala. Problemem jest to, co przygotowuje się, co wynika jakby z tego zadłużenia. I chciałbym tu zadeklarować, przy całych pewnych naszej jeszcze niepełnej wiedzy na temat tego, co się ze szpitalem dzieje, że nie ma mowy, i to jest stanowisko i Prawa i Sprawiedliwości, i to nie tylko na szczeblu tym lokalnym, ale również krajowym, ale jest to i również nasz pogląd, nie ma mowy o komercjalizacji, czy prywatyzacji, czy sprzedaży za długi, czy za cokolwiek szpitala. Ktoś, kto to planuje, musi mieć świadomość, że za to będzie musiał odpowiedzieć. Bez względu na to, jak, bo to nie będzie łatwe, jeszcze mamy do wyborów kilka miesięcy i myślę, że mogą się zadziać rzeczy, których byśmy bardzo nie chcieli, a które nam bardzo tę sytuację utrudnią.